Szczęść Boże, dzisiaj 4 marca, w tym dniu szczególnie Pan Bóg zaprasza nas do tego, żebyśmy przez stawiennictwo świętego Kazimierza Królewicza otoczyli troską naszą ojczyznę, Polskę, ale także tych, którzy są najmłodsi. Królewicz był bardzo młodym królewiczem i jest też dla nas takim przykładem gorliwości, nie życia na zasadzie, żeby podobać się innym, tylko podobać się Bogu. I dzisiaj tak rozważając świątynię, której Pan Jezus bierze bicz i wypędza z tej świątyni tych, którzy byli wyrachowani, którzy liczyli te swoje pieniążki, wymieniali jak w kantorze denary na te świątynne pieniądze. Czasem mam takie wrażenie, że nasi politycy zamiast patrzeć, co rzeczywiście jest dobre, to myślą sobie, co jest dla nas dobre. Te słupki poparcia, czy rosną, czy spadają. Ale przecież taką świątynią, która jest niszczona, jest drugi człowiek. Nie tylko są fizyczne świątynie, takie jak kościoły, ale człowiek też jest nazwany świątynią Boga. Święty Paweł napisał, że czy nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i Duch Boży w was mieszka? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta i wy nią jesteście. Od momentu poczęcia człowiek jest święty. Nie można obliczać, czy się opłaca, czy się nie opłaca. To jest inna mentalność. Tutaj nie ma obliczeń. To jest świątynia. To jest obraz Boga. Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mieście uczynili. A co nie uczyniliście, to i mnie nie uczyniliście. I od tego zależy zbawienie. Nie można przychodzić do kościoła i tylko myśleć o pracy, jak ten wół roboczy. Pan Jezus wypędzał woły. Albo być takim bezmyślnym baranem, jak ze stadem. Wszyscy idą tam, to ja też idę. Wszyscy tu. Chrześcijanin, katolik powinien iść pod prąd, iść za Chrystusem. Albo przychodzę do kościoła i w ogóle nie interesuję się tym, co Bóg do mnie mówi. Bujam w obłokach jak taki gołąbek, lekko duch. Dzisiaj myślę, że warto sobie tak uświadomić, że pomimo tych mrozów, to nie jest jeszcze taka zamrażarka, jak zamrozili nasi posłowie ustawę, projekt ustawy Zatrzymaj aborcję. Ta nazwa nie jest do końca adekwatna do tego, co jest pisane w tym projekcie, bo też nie jest napisane zatrzymaj aborcję w ogóle, tylko aborcję eugeniczną. Moim zdaniem nie można klasyfikować, które dzieci powinny być niezabijane, a które powinny być zabijane. Po prostu każdy człowiek ma prawo do życia i nikt nie ma prawa poza Bogiem odbierać mu tego życia. Tylko Bóg jest Panem życia i śmierci, a nie człowiek, a nie żadne prawo, a nie żadne ustawy. I dzisiaj myślę, że warto byłoby zobaczyć, jak już długo czekamy na realizację tego, co zostało przeczytane w Sejmie 10 stycznia. 10 stycznia i co? I nic. Cisza. Cisza. Nie ma nic. Nie ma żadnej uchwały. Nie ma żadnego podpisu pana prezydenta. Cisza. Czy my możemy przerwać tę ciszę? Może Pan Jezus chce właśnie trochę tym biczem nas posmagać, żebyśmy się trochę obudzili, żeby było trochę hałasu. Zróbmy tak, jak mówił papież Franciszek, raban. Taki Boży raban, taki Boży hałas, żeby coś się zmieniło na lepsze. I zachęcam, żebyśmy jeszcze raz wysłuchali bardzo dobrego wystąpienia pani Kai Godek. Niech to będzie dla nas też pewnego rodzaju przebudzenie. Niech te słowa może nas tak przebudzą, jak te bicze Pana Jezusa. Niech tym wszystkim będzie uwielbiony Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Przechodzimy do Sejmu z największą w historii Polski inicjatywą ustawodawczą w obronie dzieci nienarodzonych. Ponad 830 tysięcy podpisów zebranych pod projektem Zatrzymaj aborcję w całej Polsce i wśród Polonii za granicą nie może kłamać. Świadomi obywatele chcą tu i teraz zakazu zabijania chorych i podejrzewanych o chorobę dzieci. W tym samym czasie zwolennicy aborcji na życzenie, nieustannie promowani w mediach, zdołali zebrać 5 razy mniej podpisów.
pewni swojej przewagi, chcieli przeszkodzić w uchwaleniu zakazu zabijania dzieci, wyszli zapytać Polaków, czy poprą mordowanie nienarodzonych i ponieśli sromotną porażkę. Próbowali się ratować, zmyślając wynik. W mediach mówili o 500 000, dokumenty sejmowe pokazały prawdę. Zebrali najwyżej 200 tysięcy podpisów, mniej niż w ubiegłym roku. Trzy duże lewicowe partie zaangażowane w projekt z ogromnym zapleczem, rozbudowanymi strukturami terenowymi i wielkimi pieniędzmi przyniosły do Sejmu tak marny wynik. Ludzie nie chcieli podpisywać zbrodniczej feministycznej ustawy. Ich porażka w połączeniu z największym w historii sukcesem proliferów pokazuje, że w naszym kraju dyskusja na temat aborcji się skończyła. Polacy stoją twardo po stronie niewinnych, nienarodzonych dzieci. Obywatele przynoszą swój projekt do Sejmu, którego większość deklaruje przywiązanie do wartości obrony życia. Do Sejmu, który obiecał, że będzie słuchał ich głosu. Przychodzą znowu, po latach odrzucania ich apeli, przez polityków jawnie popierających zabijanie dzieci. Polityków, którym nie zależało na dobru Polski i Polaków. Ci obywatele domagają się, żeby barbarzyństwo eugenicznych praktyk ostatecznie wyeliminować z polskiego prawa. Rekordowy wynik tegorocznej zbiórki jest tego najlepszym dowodem. Dziesiątki tysięcy Polaków zorganizowanych i zmotywowanych wyszło na ulicę do swoich rodzin i znajomych, żeby ostatecznie zebrać 830 tysięcy podpisów. Panie i panowie posłowie, nie pozwólcie, żeby ich poświęcenie i mobilizacja poszła na marne. Posłuchajcie głosu obywateli i zróbcie to, co należało zrobić już wiele lat temu. Nie trzeba już nikomu tłumaczyć, jakim barbarzyństwem jest aborcja eugeniczna. Polska Służba Zdrowia zajmująca się kobietą w ciąży i jej dzieckiem jest obecnie zmuszana do polowania na chore dzieci. Idea badań prenatalnych przez sposób ich wykorzystania została całkowicie wypaczona. Zamiast służyć leczeniu i przygotowaniu rodziców i lekarzy na przyjęcie dziecka i udzielenie mu pomocy, ułatwia selekcjonowanie do eksterminacji. Liczba aborcji eugenicznych z roku na rok rośnie. Doszliśmy już do ponad 1000. Rozwój diagnostyki prenatalnej zamiast poprawiać opiekę nad poczętymi dziećmi i ich matkami przyczynia się głównie do większej skuteczności aborcyjnych selekcjonerów. Panie i panowie posłowie, przyjmując projekt Zatrzymaj Aborcję, przywrócicie badaniom prenatalnym ich właściwy diagnostyczno-terapeutyczny charakter. Sprawicie, że postęp medycyny zamiast służyć zabijaniu będzie znów służył ratowaniu ludzi. Aborcje eugeniczne wykonuje się, kiedy dzieci są zdolne do odczuwania bólu, ponieważ badania prenatalne odbywają się w drugim trymestrze ciąży. W Polsce późne aborcje przeprowadza się najczęściej poprzez sztuczne wywołanie porodu. Te maleństwa, które taki przedwczesny poród przeżyją, są pozostawiane bez opieki. Umierają z wyziębienia, głodu i pragnienia. Duszą się godzinami z powodu niewykształcenia płuc. Niektóre z nich mają jeszcze resztki sił, żeby kwilić, inne umierają w męczarniach w milczeniu. W 2014 roku media informowały o dwóch takich przypadkach. Dziewczynka z Wrocławia umierała po nieudanej aborcji miesiąc. W Opolu żywo urodzone z aborcji dziecko krzyczało głośno wiezione z sali operacyjnej na oddział noworodkowy. Tam samotne i opuszczone po 4 godzinach zmarło. W 2016 roku podobny los spotkał chłopca w jednym z warszawskich szpitali. Statystyki z innych państw wskazują, że dzieje się tak z co 6 ofiarą aborcji. Nie ma w tym nic dziwnego. Niepełnosprawne dzieci zabija się nawet w 24 tygodniu ciąży. Dzieci te objęte odpowiednią opieką miałyby duże szanse na przeżycie. Dziś przechodzimy do Sejmu, bo nie chcemy szpitali zmieniających się w rzeźnie. Nie chcemy, aby w jednym inkubatorze ratowany był wcześniak, a w drugim umierał noworodek, który przeżył aborcję. Nie chcemy, aby polscy położnicy, zamiast uczyć się ratować życie swoich małych pacjentów i ich matek, doskonalili się w technikach zabijania przez częściowe urodzenie, przez rozczłonkowanie ciała dziecka, czy w technice aborcji przy użyciu próżniowych odsysaczek. Obecna ustawa jest źródłem cierpienia nie tylko dla dzieci, ale i dla matek. To one, zderzone z niepomyślną diagnozą, zaczynają dźwigać ciężar nie tylko radzenia sobie z nową, zaskakującą sytuacją, ale i ciężar dehumanizowania ich dzieci przez personel medyczny. Ciężar namawiania do zabicia najbliższej im osoby. W tej sytuacji jest łatwo stracić rozsądek, a potem tragedia aborcji staje się ich udziałem. Zostają z nią same do końca życia. Niewielu jest w stanie zrozumieć, jak bardzo cierpią. Organizacje feministyczne z satysfakcją odnotowują, że mamy w Polsce od 4 do 6 milionów kobiet po aborcji. Na ich cierpienie feministki pozostają głuche. A nawet wołają, mordujmy jeszcze więcej dzieci. Co roku setki Polek, zamiast doświadczać w szpitalach troski i wrażliwości, słyszą, że ich dzieci są bezwartościowe i zasługują na śmierć. Ze stygmatyzacją spotykają się także ciężarne, które ze względu na wiek albo historię medyczną znajdują się w tak zwanej grupie ryzyka. Wysoki Sejmie,
830 tysięcy obywateli apeluje do polityków: zakończcie to barbarzyństwo. W waszych rękach spoczywa los dzieci podejrzewanych o choroby lub niepełnosprawność. Uchwalając projekt Zatrzymaj aborcję, skierujecie medycynę na właściwe tory, tak żeby znów lekarze i pielęgniarki zajmowali się ratowaniem, a nie odbieraniem życia. Często słyszymy, że Rzeczpospolita Polska nadal w wielu aspektach tkwi w PRL-u. Od nazw ulic po instytucje prawne. Dekomunizacja instytucji i nazw ulic, jakkolwiek słuszna, to za mało. Czas najwyższy znieść najgorszy relikt komunizmu, jakim jest okrutne prawo przyzwalające na uśmiercanie niewinnych. W 1993 roku wykonano w tej sprawie pierwszy krok. Zniesiono nieograniczone prawo do zabijania dzieci i ograniczono możliwość przerwania ciąży do 3 powszechnie znanych przypadków. Postkomuniści po dojściu do władzy ponownie pozwolili na zabijanie małych Polaków. Wśród wielu zmian z 1996 roku znalazło się i poszerzenie przesłanki eugenicznej. Koalicja SLD Unia Pracy wprowadziła do niej możliwość dokonania aborcji ze względu na podejrzenie u dziecka nieodwracalnej choroby zagrażającej jego życiu. Pozbawianie prawa do życia człowieka śmiertelnie chorego zakrawa na absurd. Obecna ustawa w obowiązującej wersji z 1996 roku stanowi przyczynek do legalizacji w Polsce eutanazji. Skoro można zabić śmiertelnie chory płód, dlaczego nie zrobić tego samego ze śmiertelnie chorym noworodkiem albo osobą starszą? Tego typu rozwiązania prawne funkcjonują już przecież w Belgii, Holandii czy Kanadzie. Jeżeli nie chcemy, żeby legalna aborcja zamieniła się za parę lat w legalną eutanazję, musimy działać na rzecz obrony wszystkich chorych ludzi, nie tylko tych narodzonych. Dzisiaj obywatele przynoszą do Sejmu projekt ustawy, który zakłada dalszą dekomunizację prawa aborcyjnego. Po blisko ćwierć wieku obowiązywania obecnych przepisów nadszedł czas, żeby zrobić kolejny krok w stronę ochrony życia. Panie i panowie posłowie, przyjmując projekt Zatrzymaj aborcję, dokonacie w naszej ojczyźnie naprawdę dobrej zmiany. To wielki krok w stronę moralnej naprawy polskiego społeczeństwa. I właśnie dlatego zostanie zaatakowany przez skrajną lewicę i liberałów, którzy chcą odbierać niewinnym prawo do życia i niszczyć Polskę. Na pewno protestować będą również ich sponsorzy z zagranicy, którzy chętnie wprowadziliby u nas prawo aborcyjne w zachodnim stylu. Chętnie zamknęliby usta obrońcom życia. Robią to dziś choćby w Kanadzie. Tam w imię tzw. praw kobiet dwie kobiety, Mary Wagner i Linda Gibbons, spędziły w więzieniach łącznie prawie 18 lat. Ich jedyną zbrodnią było zachęcanie matek w klinikach aborcyjnych do zrezygnowania z zabicia swojego dziecka. We Francji można trafić na 2 lata do więzienia za prowadzenie strony internetowej pokazującej prawdę o aborcji. W 2014 roku 85-letni pediatra został skazany na karę grzywny w wysokości 5000 euro za rozdawanie dziecięcych bucików kobietom, które wchodziły do klinik aborcyjnych. To nie są odosobnione przypadki. Legalizacja aborcji to zawsze pierwszy krok do zamykania ust ludziom, którzy myślą inaczej. Nie trzeba zresztą daleko szukać. Już teraz w Polsce skrajna lewica przyniosła do Sejmu ustawę, która wprost penalizuje antyaborcyjne protesty pod placówkami służby zdrowia. Cel aborcjonistów jest zawsze ten sam. Całkowita dominacja w przestrzeni publicznej, manipulacja i cenzura myśli. Choć to przerażające, w Polsce czyni się wysiłki, aby wprowadzić lewicowy totalitaryzm. Gdy przed kilkoma dniami daliśmy głos w debacie o aborcji niepełnosprawnym dzieciom, a więc osobom, które ten problem najbardziej dotyka, proaborcyjne media zaatakowały dzieci za narysowanie laurek dla polityków. Strategia aborcjonistów jest jasna. Niepełnosprawnych zabić, a jeśli zabić się nie uda, to przynajmniej skutecznie uciszyć. Panie i panowie posłowie, nie łudźcie się, że można zachować jakikolwiek status quo w sprawie aborcji. Lewica już w 1996 roku pokazała, że żadnych kompromisów nie uznaje i nie boi się żadnego mitycznego wahadła. Gdy tylko doszła do władzy, skorzystała z okazji i zmieniła ustawę na swoją modłę. Ludzie, którym zależy na życiu dzieci, muszą działać dokładnie tak samo, konsekwentnie dążąc do zmiany prawa, ale na lepsze. Przykład Hiszpanii, gdzie po bezczynności rządu konserwatystów przyszedł rząd Zapatero ze swoją rewolucją w prawodawstwie, pokazuje, jak przebiega wojna cywilizacji śmierci z cywilizacją życia. To nie działania na rzecz obrony życia powodują aktywność lewicy, ale wręcz przeciwnie, bierność polityków stwarza warunki do przyszłego sukcesu zbrodniczych ideologii. Pomyślcie dziś o przyszłości i w imię lepszej przyszłości nie bądźcie bierni. Wysoki Sejmie, stoi dziś w tym miejscu przed wami 830 tysięcy Polek i Polaków. Przed 2 laty daliśmy wam władzę.
żebyście uczynili naszą wspólną ojczyznę krajem lepszym i bardziej przyjaznym każdemu Polakowi. Nie bójcie się hałaśliwej lewicowej mniejszości ani ponadnarodowych instytucji, pełnych lobbystów na pensjach koncernów aborcyjnych. Stańcie po stronie chorych dzieci, ich rodzin i przyjaciół. Stańcie po stronie obywateli. Ratujcie nas przed ludźmi, którzy w sposób nieuprawniony podają się za naszych obrońców, a w rzeczywistości są naszymi wrogami. Ratujcie kobiety przed aborcją, córki przed śmiercią, a matki przed zostaniem morderczyniami. Ratujcie nas. Dziękuję za uwagę.